Are you ready? Ale mądrze. Zapytaliśmy pewnego Francuza, co myśli o elektrowni z kabiny. Co myśli o wyjeździe? Oui, elektrownia z kabiny, oui, bardzo fajna. Ja, panowie, założyłem sobie już w ogóle drugi t-shirt, bo mi zimno. Patrzę tutaj, chłopcy bez koszulek, mówię, jest ta różnica promili. Żebym ja Maćkowi namiot stawiał. No. Miałem kotleta w kadrze. Jest kotlet. Wicie niemieckie. Muszę dużo mówić. Jak to mawia w przysłowie. Jeżeli ma takie kobiety, na jakie sobie zasłużył. No i współczuję Niemcom. Troszkę szybek tam. Dobra. Jeśli pan pozwolę, oczywiście. Maćka ma rozciągniętą twarz. Czekaj. Facebook time. Ile jest ich za mną? Powiedz, że to macie. Ja.
Raz, dwa, trzy. Projekt Europa! Down and a beat are like a major ox. You got to feel the sound when you mess around. Gdzie jesteś? W Brukseli. Jestem w Brukseli. Zostawiliśmy rzeczy i ja stwierdziłem, że szybko się opukam, coś tam się przebiorę i lecimy na miasto do was dołączyć. Dochodzimy do skrzyżowania, podchodzi trzech takich gości i wyciąga jakieś takie plakietki. Police, police. Wymacał mnie dokładnie. Coś tam, open bar, nie? Ja wyciągam, otworzyłem ten. Byłem tak zestresowany, że stwierdziłem, że wysypię to najszybciej, nie? Wysypałem, ten kastet twój wyleciał, nie? Pierwsze co by padło. Na początku, że kastet, coś tam, że wiesz, że to jest zabronione, nie? Nie? Serio? Że przyjechaliśmy tutaj z Polski, coś tam do koło Europy, zostawiliśmy do busa, tutaj na jeden dzień się nocujemy tutaj. No wiesz, oczy zdziwione. Zdeśmy troszkę tak. No, i nie, gdzie teraz idziecie? Przyjdę tutaj do znajomych, do centrum i wrócimy później z nimi. On tam mówi, że no, póki jest jasno, to jest jeszcze okej, okay, ale... Można i spać, ale... Tak, ale później zaczął mnie radził i lepiej opuśćcie to miejsce, nie? No i tak mówimy, że to jest niebezpieczne, że coś mamy też, możemy zostać, że on... No, raczej jest... Mówimy, że mamy auto, jeszcze bardziej się zaśmiał, nie? Pakujemy szybko, ja mówię, Rafa, spadamy, nieciekawie, nie? Odpalaj to szybko, nie? Rafa, no... Zresztą się, k***a, jeszcze coś tutaj przecieli, zostaniemy. Ale ruszy, później bez GPS-a. Ale to jest nawigacja, bez mapy, jakoś trafiliśmy. Oh,
gówno na bucie. Co gówno? Jaki kupa? Wszystko jest na grach. Hola. Hola amigo. Krótko i niewygodnie. Może zaczniemy od naszego domu, jakim jest nasz bus. I tak, dwa rzędy siedzeń, tylna kanapa, środkowa kanapa. Całkiem wygodne w porównaniu do reszty miejsc. Pozwalają na spanie w pozycji embrionalnej. Jednakże kilka godzin takiego snu grozi paraliżem wszystkich kończyn. Jeszcze jest przednia kanapa. Legenda głosi, że ktoś się tam kiedyś wyspał. Problem jest z nogami, najczęściej na kierownicy, jednakże wtedy jest ryzyko włączenia klaksonu. Jeszcze została podłoga busa. Dla mnie dwa najwygodniejsze miejsca, jednakże dla osób krótkich, nie tak jak tutaj kolega Kobi. Jednakże tutaj sprawdza się powiedzenie, jak sobie posielisz, tak się wyśpisz. Trzeba dobrać odpowiednią pozycję, przemyśleć ją 100 razy. Bowiem zmiana pozycji, przewrócenie się z boku na bok trwa mniej więcej 10 minut. To jest właśnie Eurotrip. Dobra, teraz machaj na luzie. Przeżuwaj i machaj na luzie. Ale nie, przeżuwaj to co masz, a nie wpierdaj za każdym razem. See about me dying.
jelly, cause you know jam don't shake. Może nie powinienem mówić tego na wizji, do kamery, ale co mi tam? Oni tylko udają takich twardzieli, a w głębi serca to są bardzo ciepli, wrażliwi goście. Trudy podróży dają o sobie powoli znać. Pobuniol zeszło z nas. Ciśnienie i kilometry zaczęły się dłużyć. Jest ciężko. Na szczęście takie dni jak ten, kiedy mamy szansę odrobinę się zrelaksować, to dają mi energię. Dalszą część podróży. Let me tell you gate what I overheard. Don't tell a soul, don't breathe a word. It's a very simple tale, all about a sight and frail. How she rolled that jelly roll. Like Venus, pretty as a rose. Where she comes from, goodness knows. She struts like a peacock, wiggles like a snake. Let me tell you, for goodness sake, it must be jelly, cause you know jam, don't shake. Mnie coś rozjedzie, bo patrzę w aparat. Got a man that's more than 8 foot tall, 4 foot shoulders, and that ain't all. King size papa, he's my king size papa. I take the door off the hinges when my baby comes. That's Dubnik, huh? Fajna Europa, fajna Europa, fajna Europa, fajna Europa, fajna Europa. Thank you.
He's my king-sized papa. Papa Lodge. He's a real super daddy and he knows just what to do. No one can thrill me like my baby King. He's such an extraordinary man. King-sized papa. He's my king-sized papa. Papa Lodge. Never was nothing like him since the day the world began. Bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it.